Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nasza telewizja sądecka, Joanna Nogal-Gromala, a dzisiaj gościmy Bronisława Kozińskiego. Gości nietypowy, chciałam powiedzieć, bo poeta, znany popularnie jako Bronek z Obidzy, może tak Państwu tutaj przybliżę, będzie łatwiej. Witam serdecznie. Dzień dobry, miło mi bardzo. Też pozdrawiam wszystkich. Ja sobie pozwoliłam zasięgnąć do internetu, jeśli chodzi o taką notkę biograficzną i odczytam na początek, ale bardzo króciutko. Pisać zaczął w 2007 roku, zdobywca m.in. pierwszej nagrody 21 edycji konkursu poezji religijnej w Ludźmierzu. Autor 5 było napisane, ale tak sobie myślę, że mając tutaj kolejny tomik, to już 6. 7. 7 nawet. Tak, 7, tak. Tomików wyszły dosyć szybko. Tomików poezji, czyli 7 tomików poezji. Jak to się wszystko zaczęło w 2007 roku, jak nam podpowiada internet? I skąd się wzięła wena? Cóż, może się powtórzę kolejny raz, bo to jest takie typowe pytanie na praktycznie na każdym spotkaniu. No, chociaż to jest banalne, ale no, zawsze tak odpowiadam, że kiedy przestałem pisać, zacząłem pisać. No, z jednego nałogu wpadłem w drugi, chociaż, no tak jak mówię, ten jest o wiele bezpieczniejszy i nie tylko dla mnie, bo i dla wszystkich, z którymi się otaczam, z którymi się spotykam i tak dalej. No, to jest taka odpowiedź niepełna, no, a co do poezji, no, ciężko mi dzisiaj powiedzieć, jak to się stało, że zacząłem. Nieraz powtarzałem tak, że pracowałem w Norwegii, w Trondheim, akurat z sądeckim poetą, bo zresztą bardzo dobrym, Januszem Schottem, nie? I przeczytałem raz jego zbiór wierszy. To był zbiór właśnie z tymi sądeckimi poetami, tam była między innymi Danusia Sułkowska, był Paweł Szeliga, no i jakoś tak się zaczęło i nawet mu powiedziałem, że też spróbuję i zacznę pisać. No najpierw zacząłem klecić jakąś prozę, tam takie kawałeczki, takie różne. No, ale dawałem zawsze to pod ocenę, pod tego, bo już to była doba przecież internetu. Tam je zaczęli oceniać, potem powoli przeniosłem się na portale poetyckie. Tam się właśnie bardzo dużo nauczyłem, bo na portale poetyckie z krytyką konstruktywną właśnie bardzo dużo pomagają i nawet polecam takim początkującym, co próbują, a tego nie są pewni, posiedzieć sobie na takim portaliku, chociaż na pewno ich jest mniej teraz, bo dużo powychodziło tych starych takich wyjadaczy, jak ja powiedzmy, no to jest ciężko spotkać, bo to się wszystko poprzenosiło na te Facebooki, na inne strony, chociaż Facebook, tak powiem, no to tam się przeważnie, chociaż staram się tego nie robić, ale wielu pisze tylko dla poklasku, no wstawia się takie teksty, które wszyscy lubią, nie czegoś takiego. Praktycznie nie mam, czasami mi się tam obrywa, ale tak jak mówię, no nie ma tej fachowej krytyki, jeżeli chodzi o poezję, czy o jakieś teksty, no to tylko lajkujemy, czy tam coś, a to jest wszystko za mało, jeżeli chodzi o taką, tak nie słyszałem o innych szkołach poezji, żeby po prostu... Chyba nie ma czegoś takiego, Żeby się można było wykształcić w tym kierunku. Ale jest przynależność do Związku Literatów Polskich, krakowski oddział. Czy to coś daje? Czy to daje jakieś wsparcie merytoryczne? Bo rozumiem, że różnego rodzaju imprezy, otwarcia, człowiek może brać udział, uczestniczyć, ale tutaj jakieś wsparcie merytoryczne? To znaczy, ja ci powiem taką sprawę. Kiedyś, pisząc na portalach poetyckich, pojawiali się ludzie, którzy należeli do Związku Literatów Polskich. Związek Literatów Polskich, czym jest, tym jest, każdy wie, ale na przykład weźmy moją osobę, to ja miałem takie, w tych początkach swojej twórczości, to miałem nawet takie marzenie, żeby kiedyś spotkać się z osobą ze Związku Literatów Polskich, nie? I to było bardzo dziwne. Poza tym druga sprawa jest tego rodzaju, wyczytałem gdzieś jakiś wywiad, to było z jakąś panią, która powiedziała, że jest usatysfakcjonowana, że Związek Literatów Polskich jest złożony, składa się tylko z osób, którzy posiadają wyższe wykształcenie. Nie? I ja to tak mimochodem, bo znamy się bardzo dobrze z profesorem Faronem i napomknąłem mu o tym. Tak zaczęliśmy się, nawet pan profesor tego nie dowierzał, no ale taka była prawda, zaczęliśmy się tak trochę. No i zasługą tego, że jestem w Związku Literatów, jest właśnie
inicjatywa profesora Bolesława Farona, który zresztą bardzo dużo dla mnie robi, oczywiście to jest też jego dzieło, bo już czwartą książeczkę wydawnictwo edukacyjne mi wydaje, nie? I to jest taka mobilizacja, bo ja już ostatnio, no to tak jak mówiłem, nie bardzo myślę o wydaniu czegośkolwiek, no tylko piszę sobie i składam i niech to leży. Nie? No bo to jest chyba bardzo ciężko wydać w naszych czasach, w dzisiejszych czasach coś wartościowego. Myślę, że jest ciężko, jeżeli człowiek podchodzi sam do tego, ale jeżeli ma się takie zaplecze, powiedzmy, jak ja mam to szczęście, no to jest o wiele łatwiej, bo jeżeli taki sam pan profesor mnie nakłania do tego, żeby zrobić i mobilizuje cały zespół i wszystko, mnie praktycznie nic nie obchodzi, tylko wysyłam teksty i książeczka powstaje i to książeczka piękna. No to rzeczywiście jest szczęście duże. Bo to trzeba przyznać. No i o tyle mam łatwiej, nie z tym wszystkim. Chociaż początek też pierwszą swoją książeczkę to jakoś sam składałem. No pewnie, że była osoba, która mi pomagała w tym, ale... No i zrobiliśmy tutaj u Wojtka Golałowskiego w Sączu, w Goldruku, nie? To była pierwsza i druga w Goldruku, potem już trzecia była w Krakowie, no i reszta to już jest wydawnictwo edukacyjne. Tak. Ja myślę, że to jest bardzo ciężko wydać dzisiaj cokolwiek, coś co nie jest takie popularne i takie celebryckie, może tak to ujmę, ale też chyba ciężko jest pisać i znaleźć w tej codzienności czas na pisanie. Kiedy się to udaje? To znaczy, widzisz, no poezja to są krótkie treści. Nie? No mimo wszystko. Ja chociaż pisałem bajkę o człowieku. Rozumiem, że się ukazała w Literacie Krakowskim i w Almanachu Łomskim, jest to podobno bardzo świetna sprawa, no ale na to już trzeba mieć czas, bo tam się może, w każdym razie proza mi się bardziej podoba, bo można się rozwinąć, tylko no chcąc pisać prozę, no to musimy siąść do tego i jakoś ciągnąć ten wątek, kontynuować to pisanie, bo wtedy nam to idzie, jeżeli siedzimy nad tym, wracać, poprawiać. Jeżeli się oderwiemy od tego, no to już musimy wracać, powiedzmy, te kilka stron, żeby to wszystko się... A wiersz, no cóż wiersz, no, ja już doszedłem do tego momentu, że u mnie wiersz powstaje w przeciągu, powiedzmy, 10 minut. A bo ja go nie muszę napisać, bo kiedyś miałem takie parcie na pisanie, że dzisiaj by pasowało coś napisać, dzisiaj się musi coś napisać. I chodził człowiek i dreptał, i męczył się cały dzień i nie wyszła. Przyszedł wieczór, przyszła chwila, czy tam coś, chwila spokoju i w ciągu 5 minut napisałem, ale całkiem coś innego, o czym myślałem. No i to jest to. No to po co mi dzisiaj się tego męczyć, a przychodzi czas na to i wiem, że ten wiersz przyjdzie. A ostatnio miałem taki kościół, nawet mówiłem u Dominiki Rygiel w wywiadzie, że dobrze mi się właśnie, jak idę na mszę, no to przynoszę wiersz, bo nie wiem, czy to jest ta chwila skupienia, czy tam jest jakieś oddziaływanie boskiej ręki, czy no w każdym razie ciężko mi powiedzieć, ale... Może czas na refleksję. Jest jakiś spokój taki wewnętrzny czuję, bo człowiek jest, czy na tych budowach, czy to człowiek jest stale w ruchu, stale jest zajęty, mieszkanie w 8 na mieszkaniu, na budowie kilkudziesięciu. No i praktycznie nie ma czasu pomyśleć. A jeszcze coś się trochę mi się dostało za majstrowanie, no to trzeba być na jednym odcinku, na drugim, na trzecim. Chociaż bywały takie momenty, robiłem sobie we Francji czy gdzieś, to miałem samodzielną pracę, to można było i pomyśleć o wierszyku, bo człowiek miał chwilę do siebie. Miał chwilę takiej swojej, co mógł się skupić na pracy i na tym, a tutaj niestety się nie da. No, albo się pilnujemy, zresztą jak na budowach, no to wiadomo, jest BHP, jest wszystko, nie będziemy myśleć o wierszach, bo licho nie śpi. No jak się to właśnie udaje połączyć, to pisanie, z jednej strony poezja, która no jakiś tam wizerunek zawsze przed nami stawia, a z drugiej strony ciężka praca na budowie. No ale to jest dobre dla mnie, bo to jest, ja zawsze mam te poezje, czasami przychodzi taki okres, że ja bym się zapominał, nie? Tak coś tego, czegoś mi brakuje, no a za chwilę przychodzi ta myśl, a ty chłopie napiszę sobie wiersz. I to jednak człowieka sprawia to jakąś radość, nie? Bo ja wiem, że ja skoro napiszę ten wiersz, no to ja go wstawię, to ktoś go przeczyta, ktoś mi podziękuje za to. No i a drugą sprawą jest to, że ja potrafię w tych tekstach, no może to jest trochę zaśmiałe, ale to, co mnie boli, no to ja piszę to na formie wiersza czy tam coś, chociaż no, niektórzy mówią, że poezja nie powinna iść w tym kierunku, ale no, to znowu moja odpowiedź jest na to, no to przecież ja jestem człowiekiem. Ja nie muszę być poetą, ale człowiekiem zostanę zawsze.
I ja piszę to, co akurat czym żyję, a nie to, co wy mi powiecie, co wy chcecie, co lubicie, czy inne sprawy. Dzisiaj jest taki czas, że no, dużo ludzi milczy, bo o tym się wszyscy przekonali i wciskają nam różne kity do głowy, czy telewizję, czy prasy, czy nawet ambona, ale ja myślę, że człowiek, jeżeli się z czymś nie zgadza, powinien powiedzieć. Czy to będzie forma wiersza, czy to będzie nawet transparent, czy cośkolwiek, ale mówmy, bo ja myślę, że to nas oczyszcza nawet. Tak jest, jesteśmy wtedy spokojniejsi, bo wyrzuciliśmy to z siebie. No to trzeba... Oczywiście, żeby nie ranić tam ludzi, powiedzmy, ale swój głos trzeba mieć i to jest właśnie dla mnie bardzo ważne. No na tym polega wolność chyba zresztą. No o tej wolności to dużo mówię. Tak, tak. Nowy tomik poezji o bardzo ciekawym tytule. Ja wiem, że już pewno tysiące osób przede mną pytało o ten tytuł, skąd się to wzięło. Weź i otwórz. To jest też takie nasze tutaj regionalne, tak? Właśnie weź i zrób, weź i otwórz. Bo to był mój pomysł tylko i właśnie to wziąłem z tego naszego regionalizmu. Nie? Nawet z budowy, weź mi podaj błotek, weź mi to zrób, weź mi tamto. Nie? A do książeczki myślę pasuje jak najbardziej. Czy to są jakieś tematyczne wiersze? Czy to jest po prostu zbiór tego, co powstało w ostatnim czasie? No właśnie, że u mnie nie ma tego, żeby się trzymać jakiegoś schematu, żeby to mieć uporządkowane. Że tam różne poety, bo przesyłają mi te książeczki i widzę i tego, że tam jest pewien schemat i jest ta spójność tego wszystkiego, tej tematyki. U mnie to jest porozrzucane. To jest po prostu taka wielka budowa, jak tu młotek, tam tego, tu jest o śmierci, tu jest o życiu. Mówię, że jestem jakimś dualistą albo coś skrajnym, że albo piszę ostro na jedną stronę, albo na drugą, ale nie, to nie jest prawdą, bo pomiędzy tymi skrajnościami jest wielka przestrzeń, w której się właśnie porusza, może dochodząc do tych krańców, ale na pewno ich nie przekraczając. Ja wiem, że jest pandemia i że z tymi imprezami jest generalnie ciężko, no bo raz otwierają się pewne instytucje kultury, raz się zamykają, ale czy gdzieś będziemy mogli uczestniczyć w jakichś imprezach, choćby promujących ten tomik poezji, czy coś? No właśnie wczoraj odebrałem maila od pana profesora Bolesława Farona i pytał, że właśnie Kraków by chciał zrobić w październiku, bo to już liczymy, że będzie taki lepszy okres. Zresztą ja nie miałem nigdy czasu na takie spotkania, bo jest ciężko jednak to połączyć. Nie wiadomo, kiedy człowiek przyjedzie z tej zagranicy, a jeżeli robimy termin, no to po prostu ustalamy datę. I tak samo tu było w Bibliotece Szujskiego, czy coś takiego. Ociągaliśmy to wszystko, żeby to wszystko dograć. No ale no, mamy, jeżeli ja już wiem termin, datę, powiedzmy kilka miesięcy wcześniej, to ja wszystko zrobię w tym kierunku, żeby się do tej daty dostosować. No chyba, że mnie, no ale miejmy nadzieję. Spotkamy się w Krakowie. No i myślę, że tutaj ruszy tak samo. Jeżeli u nas ruszy, no to na pewno będzie możliwość i tu w Sączu, w Sokole, czy tam gdzieś na pewno u nas w Łomsku i tak dalej, i tak dalej. No, to są takie miłe nadzieję. Spotkania? Te promocje bardzo na fajne. Przykład, bo też to nie mówimy tylko o jakichś promocjach takich wielkich, napompowanych, czy z udziałem ludzi, którzy się na literaturze znają, na poezji znają, ale też są spotkania w szkołach, spotkania z tymi oczywiście. Ludźmi, którzy się interesują. Tak, no to w szkołach miałem 30 spotkań ze szkołami, z przedszkolakami lubiłem. Zdziwieni są uczniowie na przykład, nastawiają się na kogoś, kto przyjdzie taki właśnie napompowany w garniturze? Ale nie musimy na takim spotkaniu rozmawiać o poezji. My sobie z dzieciakami możemy pogadać o wszystkim. Bardzo lubię maluchy i one mnie tak samo. Czyli także ten temat nie brakuje. Ja przeważnie na tych spotkaniach ja bym chciał uciekać od tej właśnie tylko poezji. A na promocjach no, to jest dużo, się zjeżdża dużo ludzi, znajomych, swoich, takich, no przychodzą i obcy oczywiście posłuchają, ale jest po tym wszystkim jakaś potem chwila pogawędki czy coś, no chociaż mnie to omija, bo przeważnie w tym czasie się podpisuje. No, ale lubiłam być u kogoś, nie? Bo wtedy się właśnie mam ten czas i tu spotkam, porozmawiam, bo tu ludzie jednak przyjeżdżają nawet i z dalekiej strony. A uczniowie o co pytają? Uczniowie różnie. No życie szczególnie, skąd się jest. No, bo oczywiście, bo tam pani mi wcześniej zaszczepi tam jakoś temat o poezji, czy tam coś, jakiś wierszyk się im przeczyta, czy tam coś. Ale tak ogólnie, no to ja też mam dwoje wnucząt i
też im opowiem o nich, czy tam coś, czy o nimi o sobie. Wspólnych tematów jest masa. Czyli w Krakowie to spotkanie najbliższe, tak? Październikowa data i promocja weźmiotów. Ja myślę, że będą i wcześniej, ale Kraków jest dla mnie ważny, bo kilka razy miałem właśnie spotkania w Krakowie, między innymi nawet i pod Baranami i w najstarszej księgarni, niestety jej już nie ma. Tam miałem spotkanie z Elżbietą Wojnarowską, ona zapraszała takie sławy już, szczególnie ze świata literatury. No i nawet na ten koniec przed zamknięciem mi się udało tam załapać, że tak powiem. A nie było takich propozycji, zostań tutaj, nie wyjeżdżaj nigdzie, zajmij się pisaniem i tak dalej, i tak dalej? Czy były takie propozycje? To znaczy, jako tak z pisania, no to wiadomo, że się nie wyżyje, no ale propozycje są różne, bo jednak ludzie, no niektórzy są przekonani, że ten umysł mój nie jest taki głupi i potrafiłbym sobie w wielu kierunkach dać radę, nie? No a z drugiej strony, no co, ja nie mam matury tam. Kiedyś zadzwonił pewien wójt z pewnej gminy i panie Brunku, bo jest tego, chętnie byśmy pana widzieli na stanowisku dyrektora kultury u siebie. No a ja pytam się tego pana wójta, no a mówię, jakie wymagania muszą być. No to panie, tam wymagania, matura starczy. Mówię, dzięki. Ale to by była chyba rewolucja dla tej kultury, tak sobie myślę. Mogłaby być to rewolucja dla kultury. Czy już powstają materiały, no tak to bardzo roboczo ujmę, wiersze do kolejnego tomiku, czy nie? Czy to się tak o tym nie myśli, dopiero jak gdzieś widać, że tego przebywa? To co się napisze, to sobie zapisuję, to sobie składam w dokumentach. Niech to wszystko się uleży, a potem z tego się coś, jeżeli przyjdzie taka potrzeba, no to się coś wykroi, no i kolejna książka, chociaż... A kto wybiera wiersze do tomiku? Przeważnie to sam sobie wybieram, ale także ja daję tam zespołowi pana profesora też tak samo możliwość, mówię, które są nie bardzo, no to weźcie i tego zawsze się dogadamy, nie? Bo to jednak każdy ma swoje... Inaczej widzi. Inaczej to widzi. To. Ja jestem za tym, żeby to było wszystko w miarę nie tylko pode mnie, ale i pod kogoś, nie? Jeszcze zapytam o to, o co miałam zapytać na początku, czyli właśnie o strony na Facebooku, bo to jest takie dzisiaj chyba bez tego no nie da rady, albo jest bardzo trudno i trudniej gdzieś tam mówić o sobie i promować się. Strona z ogromną ilością polubień, z ogromną ilością osób obserwujących i też z ogromną ilością komentarzy pod każdym wpisem, co nie jest taką powszechną rzeczą. W większości te komentarze są pozytywne? No tak jak mówię, no Facebook jest od tego, żeby tam pozytywnie pisać, szczególnie, chociaż... No, ale są kontrowersyjne ja mam, teksty takie. Nie, no bo mam stronę Bronek Zobiczyn, no to tam faktycznie jest ponad 13 tysięcy obserwujących, ale tam są tylko same, tam nie ma polityki, nie ma... Są tam same teksty. Tak, tak, tak. No, taka, no ale tam po prostu się nie udzielam wiele, wstawiam wierszy i kończy się to na tym. No a jeżeli chodzi o ten mój profil ten prywatny, własny, no to tam już jest takie... Komentarzy więcej, no jeżeli się trafi akurat kontrowersyjny tekst jakiś tego, no to już jest wtedy... A to chyba dobrze. Zagęszczenie. Zagrzewać ludzi też do dyskusji, do jakiejś wymiany myśli, do wymiany zdań. No ja wiem o tym, tylko że, no ten czas właśnie, jeżeli wstawiam coś już takiego, co wiem, że będzie, no, będzie burza? Napór albo burza, albo coś, no to już muszę mieć to zaplecze czasowe, bo jednak lubię odpisać i lubię bronić swojej racji. Chociaż nie do końca każdemu tak samo przyznaje jego, jeżeli... Prawo do wypowiedzi, jeżeli tak. Widzę, że to jest sensem i wszystko. Dziękuję jeszcze raz serdecznie. Moim i Państwa gościem był Bronisław Koziński, Bronek z Obidzy. Dziękuję za tą wizytę w studiu, za tą niezwykłą rozmowę. No ja tak samo bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam tu wszystkich Sądeczan, bo mam tutaj masę znajomych, no, muszę to przyznać. I było mi bardzo miło i do zobaczenia. Już mam nadzieję na jakiejś promocji. Tak, my też taką mamy nadzieję. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, do zobaczenia.